Cześć siemaneczko, witajcie, z tej strony The Dawid Games, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Od Starości do Nowości Farmingu 22 i witam was na naszym polu porzepaku, na naszej dzierżawie wraz z John Deerkiem oraz talerzówką. Jesteśmy na tym polu, no bo trzeba to w końcu ogarnąć i stależować. Mamy sierpień, przewinąłem sobie, tak przewinąłem, bo chyba poprzedni odcinek był na sierpniu, czy na lipcu? Chyba na lipcu był, więc przewinąłem sobie do sierpnia. Co mogę jeszcze powiedzieć? Na samym początku pokażę wam plan, co będzie gdzie zasiane. Na polu 113 i polu 65, czyli to są pola. To oraz to będzie rzepak. Pole 65 już sobie zasiałem poza odcinkiem i tu już jest rzepak. To pole będziemy sobie dzisiaj siać. Dalej. Na polu 110, czyli to jest po soi naszej, to będzie pszenica. Na polu 66 będzie kukurydza. Nie, burak cukrowy. Kukurydza teraz jest. Burak cukrowy będzie. Na polu 105 będzie soja. 120, na to nie patrzę, muszę to usunąć. To mówiłem. I na polu 89, czyli na którym się teraz znajdujemy, będzie kukurydza. Także bez zbędnego gadania, ja sobie zasiadam do John Deerka i sobie ciśniemy. Dzisiaj na odcinek mam przygotowane 3 prace, z czego tą pierwszą, czyli talerzowanie, chciałbym zrobić w pełni. Dwie kolejne prace to postarać się tak po połowie zrobić, lub tą drugą trochę więcej, a tą trzecią trochę mniej, bo mam przygotowane talerzowanie, siew rzepaku oraz koszenie łąki. To są moje tutaj przygotowane 3 prace. No i myślę, że następny odcinek to już by był chyba z września. Coś takiego, czemu ten traktor tak zwolnił? Nie wiem, bo tak jak mówię, rzepaki posiejemy, pola będą w miarę poogarniane, jeszcze jedynie, nie, bo kukurydza to na ziarno idzie. No to z września będzie następny odcinek i tam będzie trzeba, już chyba będzie głównie najwięcej roboty. Ja sobie jeszcze tylko zobaczę, czy gdzieś wymaga wapna, bo tak to będę musiał poza odcinkiem dać najwyżej wapna jeszcze gdzieś. I na polu 65 tu wymaga wapna, ale tu już jest zasiane, także słabiutko. No i nigdzie więcej nie wymaga, a orki też nigdzie nie wymaga. No także także runner będzie szedł i głębość może na przykład. Te roboty tutaj będą szły, myślę. Te maszyny na testy już pojechały. Rozwalony został obornik praktycznie wszędzie. Wszędzie, gdzie po prostu było skoszone, to został ten obornik rozrzucony. Nie wiem dlaczego. Nagle ja wam widzę, powiem, ja tylko trzymam kierownicę. Nie mam nic, mam ten pomad włączony. I ten traktor nam tutaj... O kurwa. Sorry, ale się wystraszyłem, że nagle zobaczyłem auto. Nieważne. Dobra, podnieśmy sobie to. I sobie tutaj wywińmy. Ten sposób. Dobra. Ten odcinek widzicie w sobotę. Ano przez to, że tak jak było w planie, w sobotę miały być odcinek z od wieśniaka do cwaniaka. Ale czemu ja tu nie mogę? A, bo tu kołem haczę. Ale niestety, jak nagrywaliśmy do Matiego, dzisiaj mieliśmy zamiast tego od starości. Właśnie miałem te od starości nagrać, ale to miałem nagrać później. Mieliśmy teraz jakoś nagrywać właśnie od wieśniaka, ale oczywiście Mati do mnie pisze, że jego odcinek się nie nagrał, a wyszedł kurde zajebiście, tylko że mu mikrofon się wyłączył, czy on tam wyłączył, nie wiem jak on to kurwa zrobił, ale po prostu sorry, ale mogę być trochę zły, bo zdenerwował mnie tym mega, bo mieliśmy nagrać i znowu teraz będzie zepsute, bo w sobotę się pojawi odcinek z... nie, ten jest na czwartek. No i w sobotę powinny być wieśniaki. No ale Mati znowu robi jakiś maraton se z Encrika. No i tak nie wiem jak to do końca jeszcze wyjdzie. Także na pewno odcinek się jakiś w sobotę pojawi. To na pewno się o to nie martwcie. Ale
jaki, czy będzie to od starości, czy od wieśniaka, czy z GTA, czy z innej gry, nie mam pojęcia. Bo przez to, że mu się to tam zepsuło to, no to on jeszcze robi maraton, no to ja nie wiem, kiedy on wrzuci ten, on musi najpierw wrzucić ten odcinek z wieśniaków, potem ja, no i jak on wrzuci w sobotę, no to ja nie wiem, kiedy wrzucę, no to wtedy dopiero ten odcinek będzie teoretycznie w poniedziałek, bo na sobotę coś wrzucę, bo w niedzielę tak jakby będzie zła kolejność. Także no, po prostu, jeżeli w sobotę nie ujrzycie odcinka z wieśniaków, no to znaczy, że będzie ten odcinek w poniedziałek z wieśniaków. A w sobotę, no wtedy, no starało się, co pociśniemy i tyle. Jak będą ferie, to myślę, że nawet co zrobimy, taki maraton tygodniowy właśnie z tej serii, bo fajnie by było, jakby właśnie ją trochę tu nadgonić i przez ferie oraz przez ten okres teraz praktycznie wbić ten setny prawie odcinek, jakoś tak, bo teraz mamy 18. Jeżeli dobrze pójdzie, to do 80 odcinka może dojedziemy przed feriami, ferie 7 dni, później tam. No to do 90 któregoś odcinka byśmy dojechali sobie z tą serią do końca ferii. Także byłoby naprawdę całkiem spoko. Dobra. Ile my tu mamy? Mamy 7 minut niecałe, a żeśmy tyle zrobili, także całkiem spoko to idzie. Dobra, rozpędzajmy go. Opuśćmy sobie to już. I sobie możemy cisnąć. Także nie wiem, jak to wyjdzie, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi to za złe, bo w sumie to nie moja wina. Tylko po prostu ja to na szybko teraz nagrałem, żeby po prostu nie było przestoju znowu i żeby po prostu coś się na kanale pojawiło, bo ten odcinek miał być z tego samego wszystko. No kurde, jedź! Co tu się zepsuło? Czekajcie. Nie, ten farming się ostatnio tak coś popsuł. Skrzynia biegów, w ogóle wam powiem. Manualna skrzynia biegów, ręczna ze sprzęgłem. No to mi nie chce działać w ogóle w... Praktycznie teraz to działa? O, widzicie. Ja teraz normalnie wciskam sprzęgło. Czy na klawiaturze, czy na... O Jezu. Czy na normalnie moim... O Jezu. Czy na moim tutaj pedałach od kierownicy. Nie działa. I to wynalazłem po prostu... Moim, nie rozwiązaniem, tylko moim zauważeniem jest to, że to się zepsuło w modach. Bo na wszystkich oryginalnych maszynach, gdzie jest ręczna skrzynia biegów, no to po prostu to działa. Ale ja nie wiem, co się stało, że w modach nagle nie działa. Czy to farming zepsuł, że teraz niech wychwytuje, czy ja mam jakiegoś moda. Jeszcze muszę zobaczyć, po prostu wrzucić po prostu na przykład z tego traktora na pustego save'a, gdzie nie ma nic oprócz tego traktora w modach. I po prostu, czy będzie działało, bo jeżeli tak, to znaczy, że jakiś mod mi koliduje. I to się nie zgrywa. Ale jeżeli nie, no to dajcie znać w komentarzach, jeżeli wiecie, jak to naprawić, bo może duża ilość osób nie gra na ręcznej ze sprzęgłem, ale ja po prostu gram, bo ja lubię się bawić sprzęgłem i skrzynią biegów. Także po prostu dla mnie to było wygodniejsze, tak sobie grać, a teraz jak nie mam tej skrzyni, to przełączam te biegi normalnie. Tylko po prostu nie wciskam sprzęgła, żeby przełączyć na shifterze. Także no, trochę słabo to wygląda. Ale no nic na to nie poradzę, bo to też nie ode mnie tu zależne się jakoś zepsuło. Nie jedzie tam nic, nie jedzie. Także wykręcamy. Na tą pracę myślę, że tu se na spokojnie do 15 minuty ogarniemy. Żeby będzie cała zrobiona to pole. No to całkiem spoko idzie. Z kosa, jak tutaj sobie właśnie jeździmy, to nawet to ubywa. Szerokie ono aż nie jest, tylko że po prostu długie, także jak opuszczę, to jak widzicie, z minutę to mi chyba zajmuje zajechanie w jedną stronę. Także nawet jak 18 się jedzie, to chwilę to zajmuje. Nie powiem, że nie, bo to pole ma... tu będzie pisało, ile ono ma areałów? Nie, no to tu trzeba sprawdzić. 1,27 hektara. No to... 1,27, no ja tego nie umiem policzyć niestety, ale wiem, że to tam się jakoś obliczało te hektary, ale nie pamiętam, jak to się tam dokładnie liczy. No i cóż, 8,5 tysiąca na naszym koncie, marnie z pieniążkami, marnie, ale jeszcze wytrwajmy do naszej zimy, bo wtedy przyjdzie zastrzyk gotówki.
Myślę, że fajny. Bo teraz pieniądze, kurde, co ja wydałem pieniądze? I teraz nie mogę za tą. Za kukurydzę. Na co te pieniądze poszły? Ej, nie pamiętam wam, powiem widzowie. Co ja teraz zakupywałem, bo ja tu jestem na tej serii tak, że ja tu wchodzę tylko jak potrzebuję nagrywać. Niestety nie gram tu nic poza. Nie robię. Także też jak miałem całkiem przerwę, albo jak nagrywam piątek, sobota i czasem w niedzielę i później przez cały tydzień nie wchodzę, bo po prostu czasu nie mam nawet na sam komputer. Nie na tą serię, tylko na komputer. No to po prostu się zapomni. I jeszcze jak dochodzą inne serie, to dopiero. Co na każdej serii trzeba byłoby robić, no na odwieśniakach na szczęście aż takiego dużego jeszcze zapominania nie ma, bo tam po pierwsze jest jeszcze Mati, który może przypomnieć, a po drugie jeszcze tam dużo rzeczy nie ma, także ten, a tu jak wiecie, no ja teraz akurat sobie aktualnie zacząłem, już to od dawna robię, że po prostu sobie planuję odcinki, jak danego dnia na przykład sobie wejdę i przygotuję sobie na save'a, no to sobie planuję po prostu, że w tym odcinku robię to, następny będę robił to i później tylko wchodzę sobie w ten plan i jak sobie przypomnę, popatrzę, a było gruberowanie, orka i to ja już wiem już wtedy co, gdzie, na jakim polu, bo już mi się to poprzypomina. Także no tak to po prostu u mnie to wygląda, w ten ta sposób sobie tu ogarniam, żeby jak najwięcej tutaj zapamiętać i żeby po prostu wszystko tak jak to zaplanuję, to tak jest, bo czasem mam miałem takie okresy, że w pewnym momencie byłem przyszykowałem sobie wszystko i później poszłem tydzień minął czy jakoś tak i miałem naprawdę zajebisty pomysł. Ja wchodzę i mówię, no co ja mam teraz tu nagrywać, czy to jest tak nieogarnięte, jakoś dziwnie. Ja wtedy nie mogłem sobie przypomnieć, o co ja chciałem zrobić, no i w końcu tego odcinka nie nagrałem. Ja tylko dokończyłem te roboty i nagrałem co powinno być. I do dzisiaj nie pamiętam w sumie, co ja chciałem zrobić wtedy. Także wyleciało to całkowicie z mojego dysku w głowie. A propos dysku, to też muszę to właśnie dysk zakupić do komputera. Bo miejsca na pliki się ciężko robią i jak chce się jakąś grę nową pobrać, to później już nie ma miejsca na pliki do nagrywania. Także słabiutko się zrobiło. Bo teraz przyszedł farming, przyszedł, jest Eurotrack na kompie, The Hunter też jeszcze chyba leży, jest GTA, które mi właśnie dużo zabrało, bo wcześniej miałem te 110 GB więcej, ale GTA przyszło, czy tam GTA nawet więcej niż 110 chyba. No, więc przyszło, no i zabrało tej pamięci i teraz nie ma. Także będzie trzeba sobie to ogarnąć, żeby dysk zamontować. Myślę, że sobie kupię HDD 1 tera. I na niego sobie będę mógł instalować jakieś nowe gry, bo na przykład, bo GTA mam zainstalowane, ale na takim dysku jakby zewnętrznym, którym sobie dopinam. Więc on tam właśnie jest GTA i później jak jeżeli się uda, to spróbuję sobie to GTA po prostu przenieść na tamten dysk, który co już sobie kupię i sobie go wmontuję po prostu na stałe w komputer. Żeby on już tam po prostu był i na niego będę zgrywał wszystkie pliki, nowe gry i takie po prostu, aż bo ten terabajt, no to bym musiał trochę gier pobrać z tych plików, a ja tylko mam pliki, później z tych pliki biorę do montowania, zmontuję, wrzucę odcinek, minie 1-2 dni, patrzę, wszystko jest ok, no to wszystkie pliki wek. No i tak to właśnie u mnie wygląda, także jakbym kiedyś chciał wrócić do odcinku, no to jedynie mogę sobie z YouTube'a pobrać, bo inaczej to się po prostu nie uda, bo nie mam żadnego takiego, bo jakbym miał wszystkie filmy, które mam trzymać na dysku, to bym począł już z 5 terabajtów albo i więcej nawet, bo odcinek średnio już bym nawet wrzucał, zostawił odcinki tylko zmontowałem, to średnio będą miały po 30 GB, to gdzieś 100 filmów to już mam 3 terabajty. Także no, a ja mam na kanale prawie 400, jakoś chyba 360, więc naprawdę, a jakbym miał jeszcze wrzucać to, co ja nagrałem z OBS-a, to tam średnio jest po 50 czy 40 GB, no to naprawdę wtedy to już się robi brak totalny miejsca. Bo w OBS-ie przez to, że ogólnie no zazwyczaj jest tak, że jeżeli nagrywam długi film, no to no, wiadomo, nagrywam go tak jak zawsze w 100K, ale
Później jak na przykład do renderowania i na przykład wyrenderuję, pododaję wszystko i tak dalej i włączam stoka, że ma wyrenderować i film trwa 50 minut, a mi pokazuje, że on ma 56 GB, no to ja ten bitrate teraz zrzucam, żeby on te ważył do 35 wtedy. Ale zazwyczaj jak mam odcinki 30 do 40 minut i odcinek, który mam nagrany, wali 40 GB czy 30 GB i go zrenderuję, to tam jest gigabajt, dwa, wtedy więcej tych 100K i już wszystko pasuje i jest idealnie. 15 minut, my robimy ostatni przejazd, także zajebiście szybko poszło i teraz to pole będzie sobie w sumie leżało i czekało do wiosny na kukurydzę, także jedynie na wiosnę tutaj przyjedziemy i runerem wlecimy. I tyle, orka będzie, więc John Deerek będzie testowany, bo będzie po kukurydze oraz po burakach jednego orka. Więc tak to właśnie wygląda, że te rzeczy ogarnąć. Dobra, jeszcze ja sobie tylko zobaczę kukurydza, to dopiero w październiku, a buraki... Buraki jak będzie szansa, to może już we wrześniu były. Więc zobaczymy wtedy. Dobra, dojeżdżamy sobie do końca i lecimy sobie do naszego większego John Deerka i sobie tam troszeczkę posiejemy. Dobra, zagaśmy go i idziemy do tego dużego byka. Odpalamy, podnosimy i teraz tak, damy sobie na początku C. Na początku sobie, początku. Zrobimy tutaj te poprzeczniaki. Oj, klawisz. Tu są półbiegi. Dobra. Poprzeczniaka sobie tu rypniemy. Opuszczamy. Ile ozdunia? Te 15 to możemy sobie, myślę, że tu pociskać. Dobra. W ten sposób. Nienawidzę tego pola pod tym względem, że ono jest pod każdym kątem prawie skręcone i dopiero później jak się zrobi poprzeczniaki, wszystko to pole się prostuje. Także przez to go nienawidzę. Ale dobra. Nie o tym dziś. Teraz zrobimy chyba tak sobie tutaj przetnę się. O. Dobra. Później przyjedziemy ten przejazd i tam już się wszystko wyrówna. Teraz to już można łogi ciskać sobie pięknie. I lecimy, także no tutaj sobie uprawiłem jeszcze raz. Jeszcze raz po prostu sobie zgruberowałem tym. Obornik był też tu rozrzucony, także miejmy nadzieję, że ten rzepaczek nam tutaj zajebiście po prostu rośnie, bo fajnie będzie jak sypnie nam plonowo. No w tym sezonie plonów jakichś chyba wielkich nie ma. Jęczmienia jest tam 16 czy 17 ton. Pszenicy zaraz wam powiem, bo ona jest w silosie, więc pszenicy też chyba szału nie ma, z tego co pamiętam. 22 tony, kurde. Potem mamy rzepak, którego jest chyba też koło 20 chyba, coś takiego, albo 17, coś koło tego jest tego rzepaku. Jeszcze teraz będzie soja, buraki i kukurydza. Zobaczymy jak stan tych plonów nam sypnie. Przez to tak mało, no wiecie, po jednym poletku wszystkiego, bo każdej rzeczy chcę tutaj mieć trochę, więc przez to po prostu jest tak mało tych plonów. Tu jeszcze tej miedzy nie ogarnąłem, bo ją będę ogarniał dopiero jak skoszę ubin, także wtedy sobie te krzaki tu powywalam, zrobię od nowa tą miedzę tu teraz zasieję jak najbliżej się da i później najwyżej po prostu tego rzepaku zniknie nam, więc się tutaj teraz jeszcze napiję, bo zaraz mi gardle wyschnie. Momento. Dobra. Lekko gardło nawilżone, żeby tutaj głos nie wysiadł za chwilę, bo to dopiero 20 minuta. A my sobie teraz tak, tu zróbmy poprzeczniaka.
Żeby nie było, że tutaj też... Oj, oj, bo tutaj za bardzo opuścimy. Dobra, ogień. Lecimy sobie zrobić ten poprzeczniak i tak, teraz tak, jakby to tu co podjedźmy, żeby to się tutaj zrobiło. I teraz tak, tu jeszcze raz, dwa razy zrobię ten poprzeczniak i potem, zrobimy sobie, już tutaj będą poprzeczniaki. Tam też, no to tu jeszcze teraz tą długość będzie trzeba zrobić i będzie elegancko. Zaproszenie na obiadek dzisiaj też dostałem, ale dopiero tak za 10-15 minut pójdę, bo chcę już ten odcinek skończyć. Także sobie jeszcze z 10-15 minut ten odcinek będzie trwał, bo i mamy 20 minut dopiero. Także no, jakoś tak to po prostu teraz wyszło i zawsze tak wychodzi, bo dzisiaj akurat ze szkoły wróciłem mega wcześniej. Więc mamy godzinę 14:13, a ja szybko lecę z tym nagraniem, bo nie wyszło wszystko tak jak miało wyjść, nie nagrałem, bo nie było mnie w domu, także no totalna lipa, no i trzeba nagrywać to na tygodniu. Na szczęście dzisiejszy dzień jest taki do nagrywania, bo jest luz totalny, więc jakoś to muszę tu poogarniać. Teraz czekaj, to ja się tu już cofnę i to zrobię jak ma być, żeby to nie zostawiać tego. Dobra, i ogień teraz tu sobie ogarniemy, no i pięknie, i tu już możemy sobie cisnąć normalnie po długościach, bo już mamy tu poogarniane. I teraz chyba zrobię sobie tu, aż dojadę do tego klina, który się tu zacznie, i dalej będę chyba robił to, albo tu tą stronę zaraz zacznę. Jeszcze tu poprzecznik dwa razy muszę rypnąć, żeby po prostu wyszło git. Dobra, jeszcze łyk picia poszedł, żeby nie było. Szybko sobie teraz lecimy ten poprzeczniak i zobaczę, czy będę tą łąkę zaczynał, czy nie będę jej zaczynał, bo w sumie jak zacznę, to jedynie co ją zacznę kosić i nic więcej, ale chyba zacznę, bo zrobiłem jedną pracę do końca, no i drugą tylko bym zrobił tak jedną trzecią, więc trochę bez sensu, żeby tak to tu ogarnąć. Także chyba sobie jeszcze pójdę, jak zostanie, czyli będzie 30 minut, to sobie pójdę na te 5 minut chwilę łąkę pokosić. Obleta sobie tam kółko, może dwa i tyle, żeby tutaj było też co innego, co na miniaturkę też dać. I w tytule, bo to zawsze to największy problem, że jak nie robiło się dużo, to później nie ma jak tu tytułu fajnego skleić, ani miniaturki. Także no przez to najlepiej to jest na odcinku mieć 3 plus prace. O, ja się 3 plus, czyli mi chodzi o 3 prac w górę, że na odcinku mieć. Teraz na odwieśniaka będzie raz, dwa, czekajcie, będzie to jest raz, będzie to jest dwa, będzie to jest, no to będą 3 prace, plus jeszcze pójdziemy sobie wyciąć drzewo. Także będą 4 prace, jakieś po prostu takie polowe, to 3 i 4 jakaś dołożona, także idealnie, więc myślę około 40 minut ten odcinek powinien się pojawić. Ale wam powiem, ten rondirek on jest trochę przyduży do tego siewnika. Ale jeżeli patrzę na szerokość siewnika, to jest git. Ale jeżeli chodzi o masę, no to ten siewnik trochę za mały. Ale na razie mamy taką fajny, bo ogólnie ten siewnik jest może nie jakiś szeroki, nie jakiś mega, żeby robić nie wiadomo ile hektarów, tylko on jest bogaty. O tak, mega tu już jakąś bronę mamy. Fajne tutaj te takie talerzowe do wysiewania, także z niego fajne plony są. Ale no, w przyszłości na pewno będzie trzeba na czwórkę do tego byka tu wymienić, albo do Deutwa, którego bym w przyszłości chciał kupić, ale zobaczymy. Nie jadę tutaj teraz za dużo do przodu, bo ten dopiero ma 170 koni, później bym na 250 wymieniał. No to tak bez sensu. Jedynie tego można szczipować na 202 w największej konfiguracji, jak dobrze pamiętam. Nie, czekajcie. No 200 chyba w konfiguracji 6830 szkipem,
A jakbym chciał zrobić 69-30, to by było chyba 202, ale 69-30 nie drą, tylko bo to zmienia całkowicie kształt ciągnika w realu, bo w farmingu nie. Ale w realu zmienia, także nie będę tutaj zmieniał. A chip to po prostu chipa można ustawić, to on ma chyba 20 koni czy parę więcej. Więc wtedy można mu to wsadzić i powinien śmigać lepiej. Teraz weźmy się tu przed nim. O, w ten sposób. Tu idealnie tak sobie będzie mieć teraz dookoła. Powinno być git, no podskoczył się w nim, kurde, już nie dosiął. Ale wam powiem naprawdę, te chmurki, tam giełka, dźwięk i wszystko to naprawdę zajebiście się spisuje, wygląda. Jeszcze teraz możecie zauważyć różnicę, bo sobie poustawiałem tak ustawienia, że jak widzicie, to jest powyżej 60 FPS-ów. Więc myślę, że bardziej płynnie jest. Zobaczymy, jak to w ogóle od BS odbiera, bo ja mam 70 prawie FPS-ów, a nagrywam 60, także mam nadzieję, że OBS tutaj jakoś nie zepsuje, nie zlaguje totalnie. Ale z tego, co widzę na drugim monitorze, no to lagów nie ma. Dobra, teraz na dół i teraz jedziemy. Ogień, trochę do środeczka sobie może, ale zajebiste, jak ja kocham ten dźwięk. To jest najlepszy dźwięk, jaki powstał w farmingu. W końcu sobie, o, widzicie, to naprawiłem. Co my tu możemy sobie założyć, bo tu jest ten panel, się zakłada. I tu jest... John Deere'a. Tu jest Kuna, a tu jest... a to inne, a to możemy sobie założyć. Będziemy mieli takiego, o, joysticka, że będziemy tym sterować. Powiedzmy, dopiero teraz zacząłem sterować, powiedzmy. Od teraz i teraz dopiero będzie. Bo tak z ciekawości, że jak weszłem w tym kabinę, mówię, a założę już to. Bo fajnie, jak właśnie deruję Kunę, właśnie chcę później Kuna 4-metrowego do tego ciągnika. Więc właśnie tam ma fajną przystawkę i fajnie to będzie można odwzorować jak w realu. Zrobimy sobie ten tu środeczek właśnie takimi kółkami i wtedy myślę, że chyba jednak skończymy ten odcinek, bo nie ma sensu, bo tak sobie teraz myślę, kurde, na kółko specjalnie mam teraz przechodzić i później wpisywać tutaj, że koszenie trawy, jak ja kurde wsiadłem i zrobiłem kółko. Także bez sensu, zrobimy sobie jeszcze te cztery kółeczka, które tutaj są i będzie elegancko, także dzisiaj talerzowanie, siewy rzepaku, więc naprawdę wyszło fajnie, to co chciałem to zrobiłem, jednak te dwie prace będą mnie trzy. To jest właśnie najgorsze, jak się ma takie mniejsze teraz maszyny, a takie większe pola, że się nie da tego już zrobić, więc teraz przez to będzie trzeba inwestować w większe maszyny. Bo ja bym to zrobił, wam powiem, tylko że jakbym jeździł 20 na godzinę lub miał 5-metrowy siewnik, ale no to ani to nie pasuje, także przez to właśnie sobie zrobimy na spokojnie te dwie prace i będzie elegancko, bo 28 minut mam odcinka, także trochę ponad 30 będzie tego odcinka. I ja sobie to lecę zaraz zrenderować, jak sobie zrenderuję, no to wrzucać na kanał, żeby jutro się pojawiła jakąś miniaturkę, trzeba dowoloną zrobić, fajną. Pomysł w głowie mam, gdzie ją zrobić, ale jak to wyjdzie, to zawsze wyjdzie później. Ogólnie miniaturka, później robienie jej, po zrobieniu już zdjęcia. Ostatnio patrzyłem, taka na szybko, najbardziej na szybko jaka się da, to 10 minut. A taka fajna to będzie 20-30 minut. Także no, widzicie, 20-30 minut siedzi nad głównym zdjęciem. Tylko wam powiem, jak patrzysz na to zdjęcie, tu robisz to, nagle spojrzysz na zegarek, już pół godziny minęło, a tyleś zrobił tylko tyle. Także przy zdjęciach naprawdę ubywałem dużo, dużo czasu. Jak się okurczę, taką, które przez przypadek rzuciłem, się rękę tak podniosłem i zahaczyłem o nią. Więc przez to właśnie schodzi też czasu, więc jeżeli by liczył całe nagranie odcinka bez już przygotowania wraz z montowaniem i zrenderowaniem, to by wyszło nagranie, załóżmy już najkrócej 30 minut, renderowanie wraz ze szybkim montażem po 45 minut, bo 30 minut renderu i te 15 dajmy montażu, no to 45 i 30, no to mamy godzinę 15,
I miniaturka, załóżmy te 20 minut tak na środku, będzie z godzina 35 na jeden odcinek. I to jest on tylko nagrany na moim komputerze. No, no i później tylko zostaje jakieś 3 czy 4 godziny na wrzucenie tego odcinka na YouTube'a, żebyście wy, widzowie, mogli sobie obejrzeć. Kadra na dół i ogień. Ostatnie kółko robimy, akurat teraz skoczyło ponad 30 minut. I będzie elegancko dużo posiane, bo mamy posiane, jak widzicie, o, także całkiem udało się zasiać, udało się nam całe to stależować, to zasiać, czekaj, ta, bo to, to się łączyło, oj, to nie to, teraz, o, tutaj jakiś sklep przenośny się przez przypadek załączył, musiałem go zresetować, żeby mi się nie wyświetlał. Tu sobie zrobię jeszcze raz tylko tak, bo mi się tu nie dosiało wcześniej ten jeden przejazd, więc sobie ten ta sposób rypniemy i dobra, ostatnie kółko lecimy i sobie kończymy ten odcinek, za dnie fajny. Mam nadzieję, że łapeczkę zostawiliście, o tym pamiętajcie na każdym odcinku, bo to mobilizuje do dalszego nagrywania i wtedy wiecie, jak wejdziecie i jeszcze fajne są komentarze na ten odcinek, jeszcze spoko oświetlenia, łapki, to aż wtedy sobie myślicie, kurde, idę nagrywać. A jak nie ma tego, no to takie, dobra, idę nagrywać, może się to pojawi, ale jak jest, to się chce nagrywać, wtedy to aż się chce wejść i siedzieć na tym kompie. Bo widać, że komuś to się podoba i nie robi się tego na marne, także taki tutaj przekaz dla mnie, że warto tą łapeczkę kurna zostawić. Pompa też tutaj jak wolno opuszcza. Ja wiem, że tutaj gdzieś się to ustawia, tylko że coś się ten monitorek zdupczył i te klawisze kliką, mówicie, klik i nie działa. Nic się nie dzieje. Także no, pompę to nie działa. Muszę ładować chyba 2 tony do tego siewnika, to wtedy będzie opuszczało szybciej, będzie miało ciężar większy. Także co? Dojeżdżamy sobie do końca, kończymy ten odcinek, więc ten odcinek macie czwartkowy, a w sobotę, tak jak mówię, nie wiadomo co się jeszcze pojawi. Jak odstarał się, no to ja sobie jeszcze może dzisiaj przygotuję save'a i jakoś się uda za jakiś czas to nagrać. Także takim pięknym akcentem pięknego Jundirka. Ja wam dziękuję, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam was na odcinek z Odwieśniaków, kto jeszcze nie widział, bo już niedługo na nowy sezon u mnie na odcinku pewnie się coś fajnego pojawi. Także śledźcie jak i tą serię, tak i tamtą. I może, tu mogę coś powiedzieć, że i może już niedługo, jak się ferie zaczną, coś będę kminił nad czymś jeszcze na kanale, także śledźcie kanał, bo myślę, że fajnie będzie wyglądało. Do następnego odcinka, trzymajcie się, strzałeczka i cześć!